Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 10 sierpnia. Już jest, na dzisiaj jest to drugi vlog nagrywany przeze mnie. Rano nagrywałem się w poplonu. Później kończyłem obornik, ale to już tam vloga nie będzie z tego. A teraz siejemy wapno. Wapno posodowe z Inowrocławia, spod Inowrocławia, z Montew. Jest to wapno, nie wiem, odpadowe, czy nie odpadowe, bo poprodukcyjne, o tak. Można je u nas kupić w bardzo dobrej cenie. Jest to dobre wapno, bo bodajże 2 lata temu robiłem analizę tego wapna na skład, na zawartość wapnia i wyszło, że średnio ma 23% wapnia. Z tym, że teraz, tego roku chyba, bo pierwszy raz mamy, tam pani, która to sprzedaje, mówiła, że poprawiła się linia produkcyjna tam na produkcji. Jest bardziej pomielone, nie jest już, powiedzmy, no, wygląda jak normalne wapno sypkie jakieś tam. No widzicie, jak się kurzy? Nie, jest jakby drobno pomielone, mówię, chyba linia się na tyle zmieniła, po prostu ta zmiana polega na tym, że po prostu jest drobnie pomielone, także przyswajalność na pewno się zwiększyła, bo wcześniej, no myślę, że nie było tam rewelacyjnie reaktywne i szybko działające. Teraz na pewno na korzyść, jest suchutkie. No i co? I zaraz Wam powiem coś więcej w ciągniku, jak będziemy jechać, o wapnowaniu. Znowu Was tutaj poedukuję i pouczę, bo jest to... No zaraz wrócimy. Ojajaj, przed chwilą padało. Teraz ładowarka mokra, ta kurzawa z wapna. No nie jest to nic ciekawego, powiem Wam. Ładuję sobie 6 łyżek, czyli gdzieś około, no gdzieś pewnie 5-6 ton będzie tego wapna na jeden, powiedzmy, raz. Dopiero sobie ustawiam, powiedzmy, dawkowanie, jak to wychodzi. W praniu trzeba to ustawić. Jak już tutaj ktoś, powiedzmy, siał wcześniej, to już ma jakieś odniesienia, a tak to trzeba na nowo mniej więcej samemu tam dostroić to. Dobra. Ogółem rozrzutnik Alima, pokażę Wam go tutaj z tyłu. Tak to wygląda. Ma tutaj takie niby talerze rozrzutowe. Co prawda aż tak szału to nie robi. Robiło to szał, gdy to wapno było bardziej granulowane, bardziej zbrylone. No brylone może nie, ale było, powiedzmy, w formie takich jakby, no nie wiem, granul. No po prostu nie było pyliste, tylko no co, granulowane i tyle. I wtedy siało się dobrze, bo po prostu rzucał te bryłeczki i tak dalej. A teraz jest pyliste i dobrze rzuca na szerokości, no za rozrzutnikiem po pół metra w każdą stronę i dalej rzucę tam ewentualnie te małe bryłeczki, więc jeżdżę co 3-4 metry dosyć gęsto, po prostu szybciej jadę, no żeby było równomiernie rozrzucone, bo nie sztuka rzucić te bryłki tam na 12 metrów, tylko sztuka ten pył, który się unosi, równomiernie rozrzucić. Z tej strony było zaczęte rozrzucanie naszym piastem, niestety awaria. I mówimy, no jeśli można skorzystać, oczywiście tutaj za zgodą, to powozimy sobie jeszcze wapno, bo w poprzek jeżdżone, jeszcze dziury jest niepotalerzowane, więc trochę trzęsie, musicie wybaczyć. Dobra, włączamy wałek. Co do dawki, około 10 ton na hektar bym chciał, no między 8 a 10 ton na hektar chciałbym, by mi tutaj wyleciało. Po prostu, no myślę, że jest to okej dawka. Co do samego wapnowania, ja już tutaj kiedyś Wam mówiłem, uważam, że wapnowanie jest to najważniejszy zabieg agrotechniczny w całym sezonie, ponieważ jeśli mamy słabe pH, nie mamy uregulowanego odczynu, to wszystkie dalsze kolejne zabiegi, aż tam do końca, aż do zbiorów, nie są tak efektywne. Niekiedy są nieuzasadnione, nie warto ich robić, bo po prostu, no bo mamy nieuregulowane pH. pH, powiedzmy, dla pszenicy powinno wynosić
No 6 to tak już mniej jak 6 nie powinno być, najlepiej jakby było 6,5. Dla rzepaku również, dla buraków również 6,5, nawet 7 jakby było, nic się nie stanie. No ważne, żeby ta gleba nie była kwaśna, lekko kwaśna jest jeszcze do zniesienia. Żyto toleruje jakieś tam gorsze pH, czy jakieś tam łubiny może, owies tak, no niekoniecznie, najbardziej żyto jest tolerancyjne. Ono jakoś tam rośnie, przy pH nawet 4. No mówię, no to jest najważniejszy zabieg. My wapnujemy średnio co 2 lata. Akurat tutaj powiedzmy tam średnio pH około 6 się waha. Dość duża dawka, no bo nie ma aż tak dużo wapnia czystego powiedzmy w jednej tonie. Więc idzie tyle, co 2-3 lata wapnujemy bardziej zapobiegawczo jak interwencyjnie. No i uważam, że ogółem nie jest to wapno do interwencyjnego działania. Ono działa sobie wolniej i tak jak tam mamy pH ok. I co tam co rok, nawet co roku możemy sypać po 2-3 tony, jeśli mamy tam rozrzutnik czy jakiś dobry sprzęt i powiedzmy nie stanowi to problemu, to nawet co roku możemy tam małymi dawkami. A my jako, że jeszcze nie mamy swojego rozrzutnika, no to po prostu rzadziej, ale trochę większa dawka. Oczywiście jest to wszystko tutaj poparte u nas analizą gleby. A propos analizy gleby, to właśnie co 2 lata wykonujemy zabiegi i będę starał się przygotować dla Was odcinek powiedzmy z pobierania prób, bo przyjedzie firma z Bydgoszczy, która po prostu pobiera próbki, składa do analizy gleby i może więcej uda mi się poprosić powiedzmy osobę z firmy, aby coś tam powiedziała do filmu, o nie wygryzie, o metodyce pobierania, o tym jak potem te próbki są badane i tak dalej, i tak dalej. No to jest najważniejszy zabieg. Nie ma ważniejszego, to koszt tutaj przy tej ilości nawet 10 ton, no to mamy 150 zł na hektar. Tira tego wapna możemy kupić tutaj w naszym rejonie za 400 zł. To jest prawdopodobnie tylko koszt transportu. Jest to dosyć popularne wapno w naszym rejonie. Popularne, bo jest tanie, tak? Ludzie zazwyczaj patrzą na cenę, nie na jakość. Wiadomo, dobre wapno trzeba dać za tira te 2500. Zależy, w zależności jeszcze, bo też mówię 2500. Dużym kosztem jest powiedzmy koszt transportu takiego wapna. Jeśli ktoś mieszka blisko jakiejś kopalni bądź zakładu, gdzie można załóżmy takie wapno posodowe, bądź też jeśli ktoś koło cukrowni, wapno z cukrowni, też powiedzmy produkt uboczny można gdzieś tam nabyć, to największym kosztem wtedy są koszty transportu. Już nieważne jakie wapno, to już nie jest tutaj na tyle istotne, tylko ważne, żeby to wapno było, żeby szło adekwatnie, wiadomo, do dawek, bo wiadomo, jeśli ktoś ma pH tam w granicach 4-4,5 i da tego posodowego po 3 tony, no to tak jakby tutaj tego nie było, to tutaj dostarczymy tam po 70 kg czystego wapnia, więc zbyt dużo nam to nie wpłynie na poprawę tego pH, być może jedynie na takie bieżące potrzeby roślin to wystarczy i tyle. Co, też mam wiele pytań co do wapna granulowanego. Ja uważam, że wapno granulowane nie jest do podnoszenia pH, tylko do dostarczenia roślinom wapnia na powiedzmy na potrzeby bieżące, akurat do wzrostu. Jak tam rośliny rosną, to pobierają wraz z plonem i masą wapń. To jest na takie bieżące, powiedzmy te 300-400 kg. Jeśli ktoś chce sypać granulatu, to jest takie, o, po prostu żeby te rośliny miały co jeść, ale na pewno nie podniesie nam to przy tych dawkach pH. Jeśli mamy dobre pH, to możemy, jeśli nie mamy wapniarki, to możemy co roku sypać po te tam 400-500 kg kosztowo,
za dobre wapno, nawet Nordkalku, będzie to też załóżmy do 200 zł, bo tona kosztuje około 400 zł. Powiedzmy tego granulowanego, jeśli pół tony byśmy sypali, to to na potrzeby roślin wystarczy i powinno wystarczyć na to, aby to pH nam nie spadło. Także też pod tym względem można rozpatrzyć stosowanie tego wapna. No myślę, że co, że chyba to tyle, bo no nie mam co tutaj zanudzać, także najpierw, jeśli ktoś nie wie, jakie ma pH, to już wiele razy mówiłem, zacznijcie od zrobienia analizy. Analizę możecie pobrać samemu, sprawdzić w okręgowej stacji chemiczno-rolnej. Jedna próbka kosztuje chyba 14 czy 15 zł, więc jest to żaden koszt w porównaniu do nakładów, jakie ponosicie na każdy hektar podczas, powiedzmy, okresu wegetacji. Ładnie się kurzy, no jak dobre wapno, czasami dobre wapno, no z tych powiedzmy droższych, jakieś tam tlenkowe i tak dalej, jeśli jest suche, to na pół okolicy zadyma, ale tutaj też się kurzy, mówię, jest ok. Pokażę wam, jak to wygląda z zewnątrz jeszcze. O tak, tutaj zobaczcie, tu jest jeden przejazd, tutaj zaraz mam drugi przejazd, myślę, że jest równomiernie. Jest to takie, no widzicie, są takie małe granuleczki, ale to wszystko jest takie, o, to się wszystko łatwo rozgniata i nawet nie patrzyłem, jak się rozpuszcza w wodzie, ale podejrzewam, że dobrze. Jest taki pyłek po prostu, pyłek, no takie bryłeczki też się trafiają, ale to nie o tym. Dobra, zerkniemy tylko, jak to wylatuje, bo tak liczę, że na 4 przejazdy, jakby mi wystarczyło, to wyjdzie 10 ton. O, no na 4 nie wystarczy, na 3 wystarczy, muszę szybciej jechać. Dobra, pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz mówię, tak jak mój poprzedni vlog zeszłego roku, wapnujcie swoje pola! Mówił Słomek, cześć!